Po dość sporej przerwie pora na kolejną część przeglądu zjawisk niewyjaśnionych, czyli naszego programu, który mam nadzieję na jakiś czas zaspokoi Wasz głód paranormalnych i tajemniczych zdarzeń. W dzisiejszym odcinku m.in. o tajemniczych zdjęciach duchów czy tajemniczym rytuale. Czarownice kojarzono się jako starsze kobiety z bajek z haczykowatymi nosami, które latają na miotłach i tworzą magiczne eliksiry. Tymczasem zapominamy, że większość bajek czy filmów zostały jakoś zapożyczone z rzeczywistości, z tym, że te historie zostały lekko ubarwione czy przerysowane, by były bardziej atrakcyjne dla odbiorców. Wśród czarownic z prawdziwego życia można wymienić na przykład Gerarda Gardnera, który nazywany jest ojcem Wicca, czyli magicznego kultu czarownic, w którym czci się potrójną boginię i boga śmierci i natury. Wyznawcy Wicca bardzo często zajmują się magią, tarotem itd. Był też na przykład czarownik Crowley, który stworzył religię Thelema opierającą się na księdze prawa, która miała zostać mu podyktowana przez tajemniczą nadprzyrodzoną istotę zwaną jako Aivas, który miał być posłańcem egipskich bogów. Crowley miał posiadać niezwykłe moce, jak przyjmowanie istot z innych światów, rzucanie klątw, a nawet wpływanie na zachowanie innych ludzi. Czarownice, wróżbici czy astrolodzy często pomagali innym, na przykład w sprawach politycznych, m.in. Elżbieta I, która korzystała z pomocy astrologa i kabalisty Johna Dee, czy Józef Piłsudski, który często bywał na seansach spirytystycznych medium Stefana Osowickiego. Również Hitler gromadził dokumenty dotyczące procesów czarownic i to nie tylko na terenach Niemiec, przez co niektórzy sądzą, że mogą poszukiwać prawdziwej czarownicy, która użyje swojej mocy, by mu pomóc. Sprawy polityczne i czarownice także w dzisiejszych czasach często idą z tym w parze. Na przykład 5 lutego 2019 roku w moskiewskim pałacu grupa rosyjskich czarownic odprawiła tajemniczy rytuał, który ma wspomóc Władimira Putina. Tekst zaklęcia brzmiał: podnieście moc wielkiej Rosji i sprawcie, aby Władimir Putin zawsze szedł drogą prawdy i sprawiedliwości. Czy duchy istnieją? Wiele osób sądzi, że tak i przytacza nawet swoje własne paranormalne doświadczenia, które mają udowadniać, że po śmierci istnieje coś więcej. Nigdy jednak nie możemy mieć pewności, czy dana osoba zwyczajnie nie zmyśla, a może nie podkoloryzowuje danych rzeczy. Dlatego tak ważne są zdjęcia czy nagrania duchów, które mogą być dowodem istnienia nadnaturalnych sił. Laura Watson postanowiła wybrać się na spacer razem ze swoją córką, synem i ich kuzynem, by miło spędzić czas. W pewnej chwili jeden z chłopców zaproponował, by razem weszli na drzewo, a matka postanowiła, że zrobi zdjęcie bawiących się dzieci. To, co ujrzała, sprawiło, że do tej pory jest przerażona. Ujrzała ze swoim synem jeszcze inne dziecko, którego jednak nie mogło tam być, bo w pobliżu nie było żadnych ludzi. Laura tak przestraszyła się zdjęcia, że postanowiła wstawić je na portal społecznościowy i poprosiła tam o modlitwy, bo obawiała się, że ponieważ duch pojawił się za jej synem, może to oznaczać, że grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. Wiele osób napisało, że najpewniej Laura musiała jakoś manipulować zdjęciem w jakimś programie, jednak jak wyznaje kobieta, ona nic takiego nie robiła, bo zwyczajnie nie potrafi. To jednak nie jedyne tajemnicze zdjęcie ducha. Grupa kobiet ze Szkocji, która świętowała Wieczór Panieński, była świadkiem przerażającego zdarzenia. Kobiety zatrzymały się w hotelu Coilet Inn nad brzegiem jeziora Eck. Kobiety postanowiły wykonać nad jeziorem wspólne zdjęcie i na fotografii wypatrzyły chłopca, który może być związany z tajemniczą legendą. Historia mówi o pewnym chłopcu, który zatrzymał się z rodzicami w hotelu i niestety przez swoją skłonność do lunatykowania dziecko utonęło w jeziorze Eck. Gdy znaleziono ciało chłopca, miało ono migotać niebieską barwą. Czy jednak chłopiec ze zdjęcia to faktycznie duch tego dziecka? Możliwe, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się dokładnie zdjęciu i wypatrzymy tajemniczy niebieski blask na bluzce chłopca. Kalifornię kilka miesięcy temu nawiedziły 3 potężne pożary, które odebrały życie przynajmniej 74 osobom i spowodowały ogromne zniszczenia. Przyczyną pożaru mają być podobno linie energetyczne w elektrowni, ale nie wszyscy są tego pewni. Wielu teoretyków spisków sądzi, że za pożarami mogą stać tajne służby, a być może kosmici. Już od dawna wiele osób uważa, że niektóre rządy są w posiadaniu broni, o której zwykli ludzie nie mają pojęcia i wykorzystują ją w przerażających celach. Na przykład broń elektromagnetyczną, o której głośno było także w Polsce. Wiele osób twierdziło,
że ta broń sprawia, że ludzie słyszą dziwne głosy i widzą straszne rzeczy, a często takie praktyki służą na przykład temu, by wykurzyć człowieka z obiektu, który rząd chce przejąć. W przypadku pożarów również może stać za tym jakiś rodzaj broni energetycznej, ale jaki jest tego cel, nie wiadomo. Być może, jeśli wierzyć w teorię, że na Ziemi mogą istnieć tajemnicze istoty, które karmią się negatywnymi uczuciami, może chodzić po prostu o to, by wywołać panikę i karmić te byty wszelką negatywnością. Jako dowód swojej teorii spiskowcy przytaczają dziwne zdjęcia z pożarów. Czy te zdjęcia świadczą, że te pożary to efekt broni energetycznej? Jan Paweł II z całą pewnością jest najsłynniejszym Polakiem świata. Ludzie cenili go nie tylko za wielką wiarę, ale też poczucie humoru i dobroć. Nic więc dziwnego, że 2 kwietnia 2005 roku cały świat pogrążył się w smutku i płaczu, gdy okazało się, że Karol Wojtyła odszedł z tego świata. Jego ostatnie słowa trzymane były jednak w ogromnym sekrecie i ujawniono je dopiero w 2018 roku, czyli po aż 13 latach od jego śmierci. Papież przed śmiercią zdążył napisać na kartce takie oto słowa. Co wy mi zrobiliście, ale totus tuus. Słowa papieża, co wy mi zrobiliście, wiążą się z faktem, że przed śmiercią wykonano Karolowi Wojtyle tracheotomię, by wspomóc jego oddychanie, a papież był przeciwny sztucznemu przedłużaniu życia i dlatego użył tych słów, ukazując swoje niezadowolenie z działań lekarzy. Totus tuus to natomiast zwrot do Maryi i oznacza cały twój. Przerażająca istota przypominająca zombie, nagrana w lesie w Stanach Zjednoczonych. Link do nagrania w opisie. Incydent w Roswell od dawna wzbudza wiele kontrowersji i szokuje. Wszystko zaczęło się 2 lipca 1947 roku, kiedy pewne małżeństwo zauważyło na niebie duży obiekt przypominający dwa spotki zwrócone do siebie wnętrzem, który wydawał świszczący dźwięk. Ów obiekt miał się rozbić na farmie blisko Roswell. Od tego czasu w mediach i nie tylko dosłownie zawrzało. Nie brakowało świadków, którzy twierdzili, że widzieli, jak żołnierze wynosili z wraku niezwykłe istoty i bardzo możliwe, że zabrali je na badania. Rodzina, która mieszkała na farmie, gdzie rozbiło się UFO, mówiła, iż wrak ten posiadał bardzo dziwne napisy w nieznanym języku i z pewnością obiekt ten nie był ani żadnym pociskiem, ani balonem meteorologicznym. Władze ogłosiły jednak, że ten rzekomy statek obcych to tylko zwyczajny balon meteorologiczny i nie ma powodów do paniki. Dziennikarze jednak nie dawali za wygraną i chcieli sprawdzić, czy aby na pewno władze nas nie oszukują. W tym celu próbowali umówić się z Williamem Blanchardem, który był komandorem i to on przekazał prasie, iż w Roswell rozbił się wyłącznie zwykły balon. Niestety mężczyzna wyjechał na wakacje, a jego miejsce zajął Payne Jennings, który niedługo po katastrofie UFO zniknął razem z samolotem, który leciał przez Trójkąt Bermudzki. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się archiwalne nagranie, które ma rzekomo pochodzić z badań wraku UFO. Może ono wyjaśnić, co głosiły zagadkowe napisy opisane przez rodzinę. Otóż na filmiku widać metalowe tablice, które z jednej strony mają greckie litery, które oznaczają wolność, natomiast z drugiej strony widać odciski dłoni, co ciekawe z 6 palcami. Przerażająca istota przypominająca zombie, nagrana w lesie w Stanach Zjednoczonych. Link do nagrania w opisie.